Witam serdecznie. Pies, który spełnia warunki strzelca, to przede wszystkim Border Collie. Średniej wielkości pies, o przepięknym umaszczeniu, ma przeważnie trzy kolory, dwukolory. Ma przepiękną mordkę. Ta mordka jest szalenie mądrego psa i jest faktycznie jednym z najmądrzejszych psów. Jest to owczarek naganiający. Jest to z grupy owczarków. Border Collie wywodzą się z pogranicza Szkocji i Anglii i spełniały rolę psów zaganiających owce czy też bydło. Są wyjątkowo inteligentne, nadzwyczaj łagodne i co najbardziej fascynujące. Świetnie się uczą. Uczą się i znają, mając swoją wiedzę, korzystają z niej w fantastyczny sposób. Jeżeli chodzi o nas jako o ludzi, to jest to pies, który zaskakuje nas swoją zgrabnością wykonywania zadań. Bo jeżeli myślimy my, to ten pies też myśli. I on nas zaskakuje w momencie, kiedy my jeszcze nie wydamy rozkazu. On już to robi. To nie jest intuicja, tylko to jest... On jest po prostu osobą. To jest pies, który ma swoją osobowość i nie osobowość tą, która nas przytłacza, która nas absorbuje. To jest pies, który daje nam radość nie tyle z życia, co radość z konsekwencji bycia razem z nim. On jest po prostu jakby był nam. I jeżeli to jest szczenie wychowywane przez nas i jest razem z nami cały czas, on jest jakby naszym nawet nie cieniem, to trudno odpowiedzieć, czy cieniem, jest jakby naszą przedłużeniem naszej myśli. Możemy wiele mówić o Border Collie, ale trzeba zobaczyć, jak one cudownie pracują. Kiedy pokazuje się dłońmi, co on ma wykonać, on się tylko przygląda, ale z 300-500 metrów on to potrafi zrobić. Przecież dłoń jest mała, a odległość jest duża. Kiedy wykonujemy dłoń rękoma, tak marynarze wykonują pewne ruchy, że chodź, połóż się, daj głos. Można te ruchy, każdy ma inne. Przybądź, zablokuj, stań. Siadł. I on to wszystko robi. Zupełnie jakby był sterowany dzisiejszymi samochodzikami na pilota czy samolocikami. To on jest takim psem. To jest niesamowita przyjemność. W dodatku to nie jest przyjemność. To jest praca tego psa. On od wielu, wielu pokoleń. Bo przecież psy rodzą się, może się rodzić co 2 lata, ale może się rodzić nawet co 1,5 roku, a nawet wcześniej, jeżeli hodowca nie zauważy. I te psy były hodowane i cały czas wykonywały tą pracę dla człowieka, więc one są dostosowane do tego doskonale. Ich wiedza, świadomość, ich pojmowanie jest tak zwrócone ku człowiekowi, że przekracza wszystkie normy psów. Żaden pies nie ma tyle cech, które mają Border Collie. Border Collie po prostu w sekundę wszystko wykonują. One się uczą dosłownie po jednym razie. Tam nie potrzeba wiele pokazywać. Jeżeli puścimy 2 Border Collie, to jeden od drugiego się uczy w ciągu sekundy. To jeżeli mamy, na przykład tak moi koledzy ćwiczą właśnie w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Australii i pokazują tor, więc on puszcza pierwszego psa, a tamto obserwują i on się patrzy gdzieś tam, a jednym okiem obserwuje go i potem wykonuje identycznie. To jest niewiarygodne. A jeżeli i
on jest człowiekiem i wykonuje pewne czynności, to potem dosłownie się uczy tego. To jest tak niesamowita wiedza tego psa o i zapamiętywanie. I przecież to nie jest zapamiętywanie jednego odcinka 30, 40, przypuśćmy, jakiejś formy. Czasami jest to cały dzień. Cały dzień on ma zorganizowany. Ten pies cały dzień pracuje. Ja widziałem takie psy na wsi. Kiedy one wychodziły o godzinie, tylko w słońce zaszło, wypędzały kury, potem wypędzały konie, wypędzały krowy. Krowy ustawiały na stanowisku, a potem biegły i owce cały dzień wypasały owce i cały czas je przerzucały z łąki na łąkę po to, żeby była świeża trawa. Jak zauważyły, że trawa już jest wyjedzona, to wypędzały dalej na stanowiska, potem następnie przypędzały szybciutko konie do wodopoju krowy w międzyczasie i to wiedziały, które. I to nie zawsze były ciągle te same psy, tylko w grupie tam było 6 psów i raz dwa biegły, raz dwa inne biegły i robiły to, wykonywały. To było niesamowite, bez żadnej wiedzy człowieka. Ja przyglądałem się temu, nie dowierzając, że psy mogą pracować za człowieka. Za człowieka pracowały. Właściciel był razem ze mną. Myśmy chodzili, a on tylko obserwował i przyglądał się. I te psy cały czas pracowały bez rozkazu. To był Border Collie. Autentycznie bardzo rasowe Border Collie. Ja to mówię z pełną odpowiedzialnością. Także osoby te, które chcą, tylko że jedna zasada, to nie jest pies kanapowy. To nie jest pies, który może być pozostawiamy sam. To jest pies, który ma ciężko pracować. On lubi to i musi zarobić na własny chleb, na własną kość, na własne mięsko. To nie jest dlatego, że nie. On od wielu set lat bardzo ciężko wykonywał swoje zadania. W ciężkich warunkach. I w tych ciężkich warunkach on sobie daje świetnie radę. I od wielu lat tak będzie zadowolony. Zadowolony ze swojego szczęścia, które Pan mu dał. Pan i on w swojej naturze ma to, że nie stawia oporu. Że nie groźny mu deszcz, nie groźny mu śnieg, nie groźny mu jeszcze inne przygody atmosferyczne, lecz tylko dać mu swobodę ruchu. A on to wykona w najlepszym swoim doskonałym muszku psim i na pewno będziemy szczęśliwi i zadowoleni. Więc jeżeli masz taką możliwość, jeżeli masz dzieci, Border Collie, jeżeli masz konika małego, kuca czy coś takiego, Border Collie, bo się zaprzyjaźnią i będą współpracować razem i będzie jedno i drugie zadowolone, bo jedno drugie będzie pilnować. Czy jakiekolwiek zwierzęta, które masz w swoim obejściu, ale nigdy nie pozostawiaj go samego w domu, bo chyba, że to jest dom, posiadłość i on tam będzie pilnował kaczek, gęsi, czy też kur, chociażby na pewno nie gołębi. To nie jest pies fruwający, ale jest to jeden z najwspanialszych psów, jakie znam i w dodatku cudownie uczący się. To nie jest pies towarzysz, to jest pies, który przejmuje twoją rolę w pilnowaniu i zaganianiu. Zaganianie to jest jego podstawa, jego psychiki i wykonanie działań, które są działaniami typowo pasterskimi. Także jeżeli masz takie możliwości, polecam Border Collie. Słowo harcerza, że się uda i będziesz szczęśliwy. I na Jowisza zapraszam do tej rasy. I ci, którzy potrzebują, to nie ma nic piękniejszego. Dziękuję i zapraszam na dalszy ciąg opowieści, na troszeczkę o kynologii. O kynologii psów. Kynologia jest zawsze psów. Dziękuję i na dalszy ciąg opowieści astrologicznych. Zapraszam.